Zadanie 12. Funkcja f jest określona wzorem f od x to się równa 4 do potęgi minus x plus 1 dla każdej liczby rzeczywistej x. Liczba f od 1 druga jest równa. Oczywiście na początku te funkcje mogą nas wystraszyć, że to jest f od x, tutaj f od 1 drugiej i tak dalej. Czy to jest takie ważne? Tak do końca nie. Tak naprawdę potrzebujemy wyliczyć po prostu ile to się równa dla x równego... 1 druga, bo f od x to się równa f od jednej drugiej czyli za x tego tutaj podstawiamy jedną drugą stopień skomplikowania tego zadania jest po prostu taki, że musimy obliczyć potęgę mm, przy wykładniku minusowym i jeszcze ułamkowym, tak, więc to jest taka trudność więc jak sobie przepiszemy ten nasz przykład, to możemy go przepisać w ten sposób, że to jest 4 do potęgi minus 1 drugiej Plus 1. I my po prostu musimy obliczyć, ile to się równa. No i jak to robimy? Bo to może być trudność dla niektórych. Skoro mamy potęgowanie o wykładniku ujemnym, to musimy odwrócić tą liczbę przy podstawie, czyli tą potęgowaną, dobra? Czyli jak tu mamy 4, to jak ją obrócimy, to będzie 1 czwarta. Dlaczego? No bo 4 to jest tak naprawdę 4 pierwsze, prawda? Więc jak ją sobie obrócimy, to będzie 1 czwarta. No i teraz możemy się pozbyć tego minusa. Więc to będzie 1 czwarta do potęgi 1 drugiej plus 1. To jest to samo. No dobra, ale dalej mamy kolejną trudność, bo mamy tutaj do potęgi 1 drugiej. Jakby było do potęgi drugiej, to by było łatwiej, prawda? A że jest 1 druga, no to już jest troszkę trudniej. Więc co możemy z tym zrobić? To jest to samo. Musicie zapamiętać, że potęgowanie i pierwiastkowanie zawiera się w jednym tak jakby, tak? Potęgowanie to jest przeciwieństwo pierwiastkowania. Czyli jeżeli mamy na przykład liczbę 2 do potęgi 3 drugie, tak? To co z tym robimy? Najpierw potęgujemy do liczby w liczniku, czyli to jest to samo, co potęgowanie do liczby 3, a później Możemy wyciągnąć z tego pierwiastek, OK? Czyli to by było coś takiego. Czyli mamy pierwiastek z dwóch do potęgi trzeciej. Dobra? Tak możemy to zapisać. Jakby było na przykład 2 do potęgi 7 czwartych, to byśmy mieli pierwiastek z 2 czwartego stopnia do potęgi 7. Ok? Coś takiego. No, ale to już powiedzmy, nie musimy się tym tutaj zajmować, tylko naszym przykładem, który jest prostszy w sumie od tych, które Wam podałem. Więc co robimy? Zapisujemy to właśnie w takiej postaci, czyli to się równa dalej i mamy 1 czwartą, Tu będzie do potęgi pierwszej, bo mamy jedynkę w liczniku, ale będzie to do pierwiastka, prawda? Czyli możemy sobie to zapisać w ten sposób i plus. 1, bo pierwiastek kwadratowy tutaj ma dwójeczkę, tak? tylko jej nie wpisujemy, bo zazwyczaj pierwiastek jest właśnie ten kwadratowy. No i sub 3 stopnia drugiego. No i super, zobaczcie, już nam to ładniej wygląda. Teraz oczywiście możemy sobie tą dwójeczkę tu zlikwidować, tą jedynkę też, bo jeżeli coś podnosimy do potęgi pierwszej, to tak naprawdę zostaje ta sama liczba, więc to będzie się równać czemu? No zwykły pierwiastek po prostu z jednej czwartej plus 1. Chcąc wyciągnąć to spod pierwiastka, to jaka to będzie liczba? Zapisujemy to jako 1 drugą, tak? Ponieważ 1 druga razy 1 druga to jest 1 czwarta, więc 1 czwartą jak wyciągamy z pierwiastka, to będzie 1 druga. Pamiętajcie, że wyciągając coś spod pierwiastka, to musi być taka liczba, która podniesiona do kwadratu daje tą wartość pod pierwiastkiem. Czyli to jest właśnie 1 druga razy 1 druga, to będzie 1 czwarta. Więc to się równa 1 druga plus 1. A to się równa ile? To jest to samo co 1 druga plus 2 drugie. A to się równa 3 drugie. No i super, zadanie rozwiązane. Czyli która odpowiedź jest prawidłowa? Oczywiście odpowiedź B. Wiem, że przykład nie był taki prosty, no ale co trzeba zapamiętać z tego? No na pewno trzeba zapamiętać, że jeżeli podnosimy. Jakąś liczbę do, potęgi, do yy, potęgi o wykładniku ujemnym, to musimy tą liczbę odwrócić, tak? czyli jak mieliśmy 4, to będzie 1 czwarta. No, jeżeli mamy też wykładnik potęgi ułamkowy, no to licznik potęgujemy, a mianownik pierwiastkujemy. No i to by było na tyle.